Dzień dobry, Tomasz Leś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji gospodarczej na Ukrainie, bo to też jest oczywiście bardzo ważny aspekt, który analizujemy, któremu poświęcamy uwagę w naszych analizach i teraz czas także na podcast na ten temat. I o tym właśnie, jak wygląda gospodarka ukraińska w obliczu wojny, w obliczu tego, co się dzieje w relacjach rosyjsko-ukraińskich, porozmawiam dzisiaj ze Sławomirem Matuszakiem, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry Państwu. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zaczniemy od liczb, bo Ukraińcy podają konkretne liczby, to jest od 2 do 3 miliardów miesięcznie strat z powodu obecnego kryzysu. Skąd takie dane, na co jakby wpływa ta liczba, no i czy jest to rzeczywiście liczba prawdziwa? Ja bym może zaczął troszeczkę inaczej. Ja bym chciał podkreślić, że nagrywamy tą audycję 23 lutego, co ma znaczenie, że w obecnej sytuacji, kiedy dochodzi do zmian, nawet nie z dnia na dzień, a wręcz z godziny na godzinę, bo na przykład dzisiaj został wprowadzony stan nadzwyczajny na terytorium całej Ukrainy i być może będzie to, o czym będę mówić za tydzień, się okaże już mało aktualne, więc ważne, żebyśmy to rozumieli. Natomiast wracając do pytania, rzeczywiście przedstawiciel biura prezydenta przedstawił takie wyliczenia, natomiast nie bardzo podał, na czym one się bazują i wydaje mi się, że one są wielokrotnie zawyżone, że takie straty są możliwe w przypadku jakby wojny na pełną skalę, oczywiście w zależności od jej zasięgu. Natomiast w tej chwili niewątpliwie ta cała jakby eskalacja jeszcze bez wojny przynosi wymierne straty gospodarcze. Natomiast na pewno nie jest to skala rzędu kilku miliardów miesięcznie. Jest to jakby szalenie trudne, wręcz jakby niemożliwe do wyliczenia, bo sytuacja dzieje się tu i teraz, ale ja bym jakby oceniał, że to jest raczej rzędu kilkudziesięciu, może stu kilkudziesięciu milionów dolarów miesięcznie, raczej nie więcej. I z czego wynikają te straty? Jakby co się składa na taką kwotę? Znaczy w ubiegłym tygodniu największym problemem było sparaliżowanie częściowe działania ukraińskich portów. Chodzi o to, że Rosjanie przeprowadzili ćwiczenia wojskowe na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim i w związku z tym zamknęli dla żeglugi bardzo duże akweny. Jakby nie było to całkowita blokada portów, natomiast Ukraińcy nie mogli wykorzystywać tak zwanych tras zalecanych, korytarzy zalecanych. Udało mi się wytyczyć tak w ciągu kilku dni jakieś obejściowe, natomiast tam był problem, że one były bardzo małą przepustowością. Na przykład do portów odeskich korytarz zalecany miał szerokość 40 km, natomiast ten rezerwowy zaledwie kilometr, co powodowało zatory, zerwanie, jakby naruszenie wszystkich łańcuchów logistycznych, a ma to o tyle znaczenie, że przez porty ukraińskie przechodzi około 2/3 ukraińskiego eksportu. Czyli tak naprawdę, jeżeli by to takie działanie były kontynuowane, to oznaczałoby to bardzo konkretne i wymierne straty dla Ukrainy. W tej chwili jakby ćwiczenia są kontynuowane, natomiast te główne szlaki zostały odblokowane. Natomiast no jakby nie można wykluczyć, że Rosjanie będą stosować w przyszłości podobne blokady. A propos blokad, to tutaj są też działania Białorusi, które też no, uderzają w ukraińską gospodarkę. Tak, Białoruś zakazała tranzytu paliw i nawozów z Litwy. To jest jakby nie tyle związane z Ukrainą, to jest jakby wynik konfliktu między Białorusią a Litwą. Natomiast no, powoduje, rykoszetem oberwała Ukraina, gdyż około 10% paliw Ukraina importuje właśnie z Litwy, z rafinerii Orlenu w Morzejkach. No i jakby na szybko innej trasy niż przez Białoruś no jakby nie da się znaleźć. To niekoniecznie musi oznaczać, że będzie na Ukrainie jakiś deficyt paliwa w najbliższym czasie. Prawdopodobnie zwiększy import właśnie drogą morską, no ale tu właśnie jak wspominałem, też jest problem z dostawami tą trasą. No i może zwiększyć import z Białorusi i Rosji.
co może się wydawać dziwne, że Ukraina do tej pory importuje znaczne ilości i benzyny, i oleju napędowego z kraju, w którym jest de facto w stanie wojny. No ale to znowuż spowoduje jeszcze większe uzależnienie od właśnie od importu paliw z krajów, które no powiedzmy ogólnie nie są najbardziej przyjazne wobec Kijowa. I nie ma jakiejś alternatywy do tego? Częściowo można to zrekompensować drogą morską, natomiast jakby w krótkim okresie Ukraina nie jest w stanie zastąpić importu paliw z Białorusi w szczególności. Jeszcze z Rosji powiedzmy, tam jest ta zależność nieco mniejsza, natomiast no, Białoruś to jest jakby najważniejszy dostawca paliw na Ukrainę. Natomiast jakby ta zależność też jest dwustronna. Ukraina jest największym klientem Białorusi i szczególnie w sytuacji, kiedy wobec Białorusi zostały wprowadzone sankcje unijne, Białoruś nie może sprzedawać swoich produktów na rynek unijny, to jakby niespecjalnie też Białoruś ma jakąś alternatywę. Natomiast w obecnej sytuacji eskalacji, no to też takie powiedzmy racjonalne rozumowanie może okazać się niewłaściwe. Kolejną rzeczą, o którą chciałem zapytać, jest rynek walutowy. Jak to wygląda teraz? Czy ukraińska waluta no, odczuwa, jak bardzo tak naprawdę odczuwa to, co się dzieje? Znaczy odczuwa tak naprawdę dosyć póki co w stopniu ograniczonym, natomiast problemem są przejściowe, no nie wiem czy to nazwać atakami spekulacyjnymi czy atakami paniki, miał miejsce w połowie stycznia i powtórzyło się w połowie lutego. Bardzo duża presja na ukraińską hrywnę, która zmuszała Narodowy Bank Ukrainy, czyli odpowiednik naszego NBP, do interwencji. I w rezultacie w ciągu od początku roku NBU musiał interweniować na sumę ponad 1,5 miliarda dolarów, co jest jakby sporą ilością. Natomiast no, póki co sytuacja pozostaje w miarę stabilna. Rezerwy NBU są na wystarczającym poziomie, bo to jest około 29 miliardów dolarów. Natomiast jeżeli te ataki jakby będą kontynuowane, no to będzie coraz większy problem dla Ukrainy. Natomiast jakby warto podkreślić, że póki co sytuacja w systemie bankowym pozostaje może napięta, ale jednak stabilna. I to wynika z tego, że jakby póki co nie ma ze strony ludności żadnej oznak paniki. Znaczy nie, Ukraińcy masowo nie pozbywają się hrywny, nie kupują dolarów, czyli jakby sytuacja pozostaje napięta, ale stabilna. Ale chyba te elementy, może nie paniki, ale pewnego niepokoju widać na rynku obligacji i tutaj masowe wycofywanie się nierezydentów obserwujemy. Tutaj ten problem dotyczy nierezydentów, to czyli jakby nie obywateli Ukrainy i którzy nastraszeni możliwością właśnie wybuchu otwartej wojny zaczęli od początku roku masowo sprzedawać ukraińskie obligacje wewnętrzne. To jest pewien problem, natomiast jakby ich udział w całości rynku obligacji to jest tylko kilka procent, czyli jakby to też nie spowoduje większych perturbacji, natomiast no pokazuje jakby ogólnie stan wysokiego zaniepokojenia ze strony inwestorów zagranicznych, który jakby biorąc pod uwagę jaka jest atmosfera w mediach i jakby też realnie coraz bardziej sytuacja robi się coraz bardziej napięta, de facto wygląda na to, że Ukraina znajduje się na progu wojny, to też jakby nie powinno dziwić. I to też nie interpretujesz też tego jako właśnie jedno z głównych zagrożeń, że ten poziom inwestycji zagranicznych może tąpnąć na Ukrainie? Jakby poziom inwestycji na Ukrainie zagranicznych jest dosyć niski i jakby poza finansowymi instrumentami, no to raczej trudno oczekiwać, że dojdzie do jakichś masowych ucieczki kapitału. Myślę, że to zagrożenie jest jakby ograniczone, natomiast powtarzam, jakby mówimy o sytuacji ciągle pokoju, nie wojny. W momencie, jak wybuchnie otwarty konflikt, no to jakby będzie wszystko zupełnie inaczej wyglądało. Wojna w pewnym sensie trwa w cyberprzestrzeni i też ona dosyć mocno, mówię o cyberatakach, ona uderza też w sektor bankowy, który jest jednym z głównych celów tych ataków.
Ataki cybernetyczne na Ukrainie to trwają w zasadzie od lat. W ostatnich tygodniach uległy nasileniu i miały miejsce dwa takie dosyć spektakularne ataki. Najpierw na strony rządowe, które udało się zablokować, a potem w połowie lutego udało się hakerom zablokować na kilka godzin bankowość internetową dwóch największych ukraińskich bankach, Privatbanku i Oszczędbanku. To było połączone z akcją rozsyłania fejkowych SMS-ów, które mówiło o tym, że nie ma środków w bankomatach. No i ewidentnie to było spowodowane znaczy było jakby celem tej akcji było wywołanie paniki wśród ludności, co się nie udało. Oczywiście no, trudno to jakby wymierzyć, no, spowodowało to jakieś straty finansowe, natomiast jakby to nie było połączone z jakimś wyparowaniem środków skąd, powiedzmy tak. Natomiast no, pokazuje to możliwość i białoruskich, i rosyjskich, bo część ekspertów ukraińskich twierdzi, że jakby również byli to zamieszani hakerzy białoruscy. Pytaniem otwartym jest, jakie są możliwości rosyjskich hakerów do ataku na infrastrukturę krytyczną, czyli na przykład elektrownie, szczególnie, że na Ukrainie znajdują się te elektrownie atomowe. Do tej pory jakby nie mamy potwierdzonych informacji o skutecznych atakach, natomiast no, jakby takie zagrożenie jest całkiem realne. Ale też chciałbym, żebyśmy chwilę zarysowali ogólny też obraz ukraińskiej gospodarki, no bo ona też się boryka z czymś, co obserwujemy tak naprawdę w całej Europie, czyli wysoka inflacja. Znaczy inflacja oczywiście jest wysoka, to jest od kilku lat, nawet od czasu tak naprawdę początku tam konfliktu zbrojnego na Donbasie nie była aż tak wysoka, wynosi nieco ponad 10%, natomiast jeżeli porównywać na tle innych państw regionu, w tym wielu państw europejskich, no to nie jest ona zaskakująca. No i oczywiście ona jest wywołana głównie wysokimi cenami na paliwa, w szczególności na gaz, które Ukraina jakby dosyć mocno zależy, i z rosnącymi cenami na żywność. Natomiast no, do tej pory sytuacja makroekonomiczna pozostaje stabilna. Po kryzysie recesji w 2020, która była spowodowana, jak wiadomo, pandemią koronawirusa, w ubiegłym roku Ukraina zanotowała stosunkowo niewielki, ale jednak wzrost 3,2%. No i na ten rok również przewidywano wzrost gospodarczy, ale też ponad 3%. Natomiast no, jeżeli ta sytuacja będzie z tego napięcia, oczywiście nie mówię o tym o wojnie, ale nawet to co obserwuję w ostatnich miesiącach, będzie kontynuowana, no to niewątpliwie negatywnie wpłynie na wzrost gospodarczy. Natomiast jakby tutaj też jest ważne, że w tej trudnej sytuacji Ukraina otrzymuje bardzo konkretne wsparcie kredytowe ze strony państw zachodnich. Między innymi USA na razie zadeklarowały udzielenie gwarancji kredytowych na miliard dolarów. Unia Europejska wydzieliła Ukrainie 1,2 miliarda euro. Francja również zapowiedziała kredyty na taką sumę 1,2 miliarda euro. Kanada udzieliła wsparcia kredytowego 400 milionów dolarów i Niemcy je na 150 milionów euro. Czyli jakby to są jakby już konkretne, wymierne pieniądze, które Ukrainie pozwoli przetrwać te najtrudniejsze momenty. I jeszcze do tego jeszcze jest ponad 2 miliardy, które Ukraina może otrzymać ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Czyli jakby w tej chwili sytuacja gospodarcza pozostaje stabilna i jeśli nie dojdzie do wojny, to jakby nie ma jakichś takich jednoznacznych zagrożeń dla ukraińskiej gospodarki. Ale ostatnie tygodnie przyniosły też inną ważną zmianę. Polska wyprzedziła Rosję, jeśli chodzi o bilans handlowy z Ukrainą. W 2021 nastąpiło bardzo wyraźne odbicie w ukraińskim handlu. Eksport wzrósł prawie o 40%, import o 35%. O ile pierwszym, najważniejszym partnerem handlowym Ukrainy są Chiny, to co ciekawe, Polska po raz pierwszy
skoczyła na drugie miejsce, wyprzedzając właśnie Konfederację, która systematycznie te wymiana handlowa między Ukrainą a Rosją spada, to jednak Rosja wciąż pozostaje istotnym partnerem handlowym dla Ukrainy. W ubiegłym roku wymiana handlowa wyniosła ponad 10 miliardów dolarów. Dobrze, to tak podsumowując w takim razie tę sytuację, oczywiście wszystko się bardzo dynamicznie zmienia, tak jak mówiłeś na początku i wiele jest niewiadomych, jeśli chodzi też o ukraińską gospodarkę, co jest oczywiście powiązane z wydarzeniami politycznymi i tym, co się dzieje pod tym kątem, ale czy możemy powiedzieć, czy to będzie właściwe stwierdzenie, że pewnym kapitałem i tym dobrym, co obserwujemy na Ukrainie, to jest postawa ukraińskiego społeczeństwa, które zachowuje spokój. No zdecydowanie tak, aczkolwiek na Ukrainie jakby do tej pory nie ma żadnych oznak paniki wśród ludności. Tak jak wspominałem wcześniej, jakby jednym takim objawem mogło być na przykład masowe wycofywanie środków z banku, którego nie obserwujemy. Natomiast jakby w ostatnich, powiedzmy, 2-3 tygodniach jednak widać wyraźny wzrost napięcia. Te doniesienia, a głównie zachodnich mediów o możliwości konfliktu zbrojnego, które powiedzmy w grudniu czy nawet w styczniu były w zasadzie przez większość ludności ignorowane, w tej chwili jednak budzą coraz większe napięcie. Natomiast taka sytuacja właśnie takiego spokoju może wydawać się dziwna dla mieszkańca Zachodu, natomiast trzeba pamiętać, że no może nie aż na taką skalę jak w ostatnim tygodniu, jednak jakby ta groźba całej możliwości rosyjskiej interwencji, wybuchu wojny, ona trwa od 8 lat i jakby też to spowodowało, że ukraińskie społeczeństwo trochę się na to uodporniło i jakby powoduje, że dzięki temu zachowuje spokój. Dobrze, to my będziemy na pewno śledzić sytuację na Ukrainie także pod kątem gospodarki. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobrym sposobem też, aby być na bieżąco, jest śledzenie naszych materiałów na YouTube. Tam komentujemy na bieżąco to, co się dzieje, a także na osw.waw.pl. Tam analizy, komentarze, także autorstwa Sławomira Matuszaka. Dziękujemy i do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.